Pędza i Pazdek mocno namawiają, więc tak, przy atrakcyjnej ofercie z Legii zdecydowałbym się na transfer do Warszawy. Nie. Nawet gdyby można było zagrać o Ligę Mistrzów. Nie. No i stało się. Od kilkunastu godzin Krzysztof Łączyński jest już oficjalnie zawodnikiem Legii Warszawa, a to oznacza, że wszystkie obietnice, wszystkie deklaracje, które składał do tej pory, w mgnieniu oka, nie wiem co chciałem pokazać tym palcem, ale w mgnieniu oka przestały istnieć. Jeśli ktoś śledzi mój kanał uważnie, to myślę, że domyśla się, a wydaje mi się, że wręcz jest pewien tego, że ja najbardziej w polskiej lidze, w Polsce kibicuje Wiśle Kraków, no i ten transfer oczywiście mocno mnie zabolał, natomiast nie zabolał o tyle, co utrata podstawowego zawodnika, można powiedzieć, reprezentacji Polski, bo to, że on odejdzie, bo Wisła obecnie nie jest, myślę, odpowiednim klubem dla tak dobrego zawodnika, było oczywiste, ale zabolało to, że przeszedł on do drugiego, można powiedzieć, największego rywala Wisły w Polsce, czyli Legii Warszawa, a w zasadzie pod kątem, że tak powiem, sportowym, to nawet pierwszego rywala w Polsce. Nie chcę tutaj też mówić, że mniej by bolało, gdyby Krzysztof Łączyński nie składał takich deklaracji jak to, że nigdy do Legii nie przejdzie, bo bolałoby pewnie tak samo. Natomiast wszystko to, co wypłynęło przed, w trakcie tego transferu do internetu, no daje naprawdę mnóstwo powodów do tego, żeby stracić do niego szacunek. I ja też nie jestem tutaj po to, żeby wieszać na nim psy do końca, bo doskonale chyba sam sobie zdaję sprawę, że dał mocno dupy, że coś takiego kiedyś składał i pewnie gdyby mógł cofnąć czas, to już czegoś takiego by nigdy nie powiedział. Natomiast cóż, za to co się robi, za to co się mówi, trzeba ponosić konsekwencje, no i te konsekwencje niewątpliwie będzie on już do końca swojej kariery ponosił, bo wydaje mi się, że w Krakowie nigdy nie będzie już mile widziany. A przypominam dla tych, którzy nie wiedzą, że to jest wychowanek Wisły Kraków i chłopak, w sensie mężczyzna, no starszy dużo ode mnie, urodzony w Krakowie, więc to też nadaje pewnego rodzaju smaczek tej całej sytuacji. Także w sekcji komentarzy zachęcam Was do kulturalnej dyskusji, żebyśmy porozmawiali, co Wy o tym sądzicie, jaki Wy macie na to pogląd, no i czy się chociażby ze mną zgadzacie, czy macie w ogóle zupełnie zdanie o tej całej sytuacji, bo jeszcze tak dodając, jeśli chodzi o kontekst stricte sportowy, no to tutaj nie ma, że tak powiem, co mówić. No to jest dobry ruch ze strony Łączyńskiego, to nie podlega wątpliwościom. Legia to jest w tym momencie mocniejszy klub od Wisły, bogatszy klub od Wisły i z nią może więcej w tym momencie osiągnąć. Natomiast tak jak mówię, trzeba ponosić konsekwencje za to, co się robi, mówi i wydaje mi się, że no, złą drogę obrał akurat Krzysiek, bo, że tak powiem, mocno sobie pogorszył opinię w Krakowie, a myślę, że też nie tylko w Krakowie, bo osoby niekoniecznie patrzące właśnie tylko na ten kontekst sportowy też dowiedzieli się, że no, to nie muszą być jedyne kłamstwa, jakie tak naprawdę on w swojej karierze wypowiedział. Natomiast tak jak mówię, to już nie jest moja sprawa, ale nie byłbym sobą, gdybym tego odcinka nie nagrał i gdybym nie połączył tego z FIFA, bo jak widzicie w tym momencie znajdujemy się oczywiście w menu składu w FIFA 17. Tutaj przygotowałem takie połączenie składu Wiślackiego ze składem oczywiście Legii. Większość piłkarzy tutaj Legii, no bo to oni mają zresztą lepsze karty oczywiście również i w grze. Natomiast jest takie połączenie, można powiedzieć, właśnie tych dwóch zespołów. Wszystko widzicie na ekranach. No i jeszcze karta Krzyśka Łączyńskiego oczywiście z Wisły. Gdyby kogoś interesowały statystyki, no to tutaj ma to wszystko pokazane. No i co, zagramy sobie dzisiaj dwa mecze, zobaczymy jak się tym składem będzie grało, bo w sumie takiego połączenia jeszcze nie testowałem. No a tak jak mówię, ten materiał głównie powstał do tego, żebyście tutaj podjęli jakąś dyskusję, bo nie ukrywam, że granie takim składem to nie będzie nic nadzwyczajnego, ale w sumie zobaczymy. I tak, to jest nasz pierwszy dzisiejszy rywal. Mam spore obawy co do tego, czy on będzie chciał w ogóle grać. Strzeliłem bramkę, ale wiecie co ja powiem? Typ nie gra. Spodziewałem się tego, gdy ujrzałem ten skład. Zresztą zobaczycie teraz, jak będę mówił, że nawet nie rozpocznie tego od środka boiska. Już kiedyś o tym się wypowiadałem, ale nie wiem jak na tym etapie gry, czyli już praktycznie pod koniec FIFA, ludzie dalej odnawiają fitness
poprzez takie coś. Nie szkoda mu tych 20 minut życia? Serio, nie szkoda mu tych 20 minut życia? I czemu jak zacząłem mówić, to zaczął grać? Nie wiem, ale dobra. Na razie cofam to, co mówiłem, chociaż w dalszym ciągu nie widzę, że tak powiem, podstaw do tego, żeby ten koleś grał. No ale zobaczmy. Może po prostu był w łazience, w toalecie i coś sobie tam robił, a teraz zaczął grać. Zobaczymy. Na razie 1-0 po bramce Odzidży. Sadlock. Teraz bardzo dobrze Ugo Widmał i rozpędza się tutaj Hamalainen. Podamy to jeszcze w ten sposób, strzelimy i będziemy prowadzić 2-0, a bramkę strzela Mączyński. Bardzo dobrze teraz Artur Jędrzejczyk i zobaczmy to dośrodkowanie. Ale panowie, strzelamy z pierwszej karny? Gdzie tu był faul? Jestem ciekaw powtórki, bo nie mam pojęcia, gdzie tu był faul. W sensie Guilherme był faulowany, to na pewno, ale nie wiem w jaki sposób niby. Zobaczmy. No, lądując, zawodnik zahaczył nogą w powietrzu małego Guilherme. No dobra, jakieś podstawy ku 11 są, więc niech będzie karnego Odzidzio Afoe na bramkę zamienia i mamy 3-0. Teraz zobaczmy, jest dośrodkowanie, będzie strzał Odzidzio Afoe jeszcze przed pole karne. Nie, dorzuci to w pole karne, tutaj jeszcze zebrał piłkę Ugo Widmą. 4-0. Mączyński z daleka. Ładna bramka, naprawdę ładna bramka. I 5-0. No i koniec tego spotkania, wysokie zwycięstwo 5-0, ale nie jestem na tyle hipokrytą, żeby cieszyć się ze zwycięstwa przeciwko takiemu składowi z typem, któremu widocznie nie zależało na tym, żeby ten mecz wygrać. Zresztą zobaczcie na statystyki, no. Nie ma co się podniecać, po prostu zagrajmy teraz sobie w sezonach i tam przetestujemy ten skład już w sposób odpowiedni. No to chciałem i mam. Teraz łatwo na pewno nie będzie, bo ten skład wygląda po prostu zabójczo. Hamalainen widzi drugą stronę, jest tutaj Artur Jędrzejczyk, ten się ładnie podłączył, ale zanim ta piłka do niego dotarła, to już kurde zbudowali Rzym. Odzidzio Afoe, Mączyński, szczęśliwie, ale utrzymał się przy tej piłce, no to strzelmy z daleka. Nie strzelajmy jednak z daleka. Nie, teraz Widmą to zagrał i zobaczmy, piłka do Kazajszwiliego, to będzie zdecydowanie szansa dla nas tej akcji, piłka do Guilherme, ten musi dokładnie Kazajszwili. Nie ma bramki. Bardzo dobry powrót do Odzidzio Afoe, piłka do Mączyńskiego, ten do Hamalainena. Oj, to będzie niebezpieczne dla rywala. Hamalainen, nie wiedziałem, że przy tej piłce się utrzymamy. No i właśnie, Mączyński to na pewno nie jest zawodnik dobry do kończenia akcji. Będzie szansa na powtórkę, dobra, teraz będzie troszkę więcej miejsca. Odzidzio Afoe strzela, nie strzela. Co się tutaj dzieje, jeszcze Hamalainen, to będzie powtórka wrzutki. Mączyński jeszcze, zobaczmy, Gonzales, ale stary, nie głową. Dobrze, teraz Jędrzejczyk, piłka do Wadisa Odzidzio Afoe, no to może w końcu strzelimy tę bramkę. Widmą, dośrodkowanie, panowie, dobrze, może być brzydki sposób, ważne, że prowadzimy. Hamalainen chyba. A teraz zobaczmy, bardzo dobry kolejny przechwyt i teraz, no to może teraz, Guilherme, ma już otwarty korytarz, ale będziemy musieli zejść na prawą. Guilherme, pięknie. Naprawdę, jestem pod wrażeniem tego strzału Guilherme. Nie wiem, czy tak chciał uderzyć sam piłkarz w FIFA. Ja tak chciałem, tak wyszło. I mamy 2-0. No i koniec tego spotkania. Słuchajcie, zwycięstwo 2-0. Zdziwiłem się, bo nie dość, że to sezony online, liga druga, to jeszcze skład rywala był o wiele, wiele lepszy, ale jak widać, ekstraklasa jest za mocna. Zresztą po statystykach też widać, że rywal wcale nie był w tym spotkaniu lepszy. Także cóż, dwa zwycięstwa, no i mi to oczywiście odpowiada. No i na sam koniec, jeszcze raz przypomnę, że byłoby mi bardzo miło, gdybyście podjęli dyskusję. Co sądzicie o tym całym transferze Krzyśka Moczyńskiego do Legii w komentarzach? Gdybyście zostawili łapkę w górę pod tym filmem, byłoby mi również bardzo miło, byłbym wam zresztą wdzięczny. Na subskrypcję to już w ogóle inny poziom, także jeśli nie subskrybujesz tego kanału, a miałbyś taką ochotę, to zrób to w tym momencie. Tyle ode mnie, mówił Goldzor, na razie.